To teraz może troszeczkę o zawodnikach. No, zawodników można powiedzieć jest takich kilku wybitnych. Mogę tutaj zaprezentować kilka gołąbków tak na przestrzeni, powiedzmy, rozmawiamy 2 lat, no to też złapałem kilka takich fajnych gołąbków. Może zaczniemy od, tak, że tak powiem, całej podstawy. To jest podstawa hodowli. Podstawa hodowli wcześniej lotowej, teraz już w rozpłodzie od 2 lat. Jest to samiczka nakrapiana z 12 roku, 9166. Jest to moja, no można powiedzieć, samiczka, która jako pierwsza przyniosła mi dużo radości i można powiedzieć, gdzieś to moje nazwisko się pokazało już. Okręg, wystawa ogólnopolska, no to właśnie ten gołąbek. Jest to samiczka, która no nie dość, że super latała, to jest super do mnie przywiązana. Ona mi potrafi z ręki jeść. Co mogę o niej powiedzieć? Przez 5 lat około 60 konkursów. Chyba 3 lata z rzędu wygrała okręg, jeśli chodzi o lotniki. 4 albo 3 razy, tak 3, bo 4 by była, ale była wtedy ta wystawa odwołana ogólnopolska. Była reprezentantką okręgu na wystawie. Większość konkursów szpicy. Więc no, czego więcej chcieć, żeby tylko takie gołąbki chował, to bym spał spokojnie. No to fajnie. Od tego się zaczęło, tak. Ona, ta samiczka, powiem jeszcze o niej, ona ma około 40 dyplomów w swojej karierze. To raz, i od urodzenia przez 5 lat nie opuściła żadnego lotu. Młodą zrobiła 5 konkursów, nawet jeden lot fajnie wyprzedziła. Roczną robiła, jak niektórzy się tutaj, że tak powiem, może podśmiewali, że roczne gołębie daje na ciężkie maratony. Roczną zrobiła wszystkie loty, nie zrobiła dużo konkursów, zrobiła chyba 7, ale zrobiła im wszystkie loty, tak jak mówię. Odkąd się urodziła, żaden tydzień nie był wolny. Lot w lot, była koszowana, no i teraz już jest w rozpłodzie. I pokażę może jej teraz następczynię, jest to jej córka. Widać też bardzo podobna. W tamtym roku była drugą lotniczką oddziału, w tym roku jest pierwszą. Wygrała wśród lotników. Wiadomo, konkurencja jest duża, bo było chyba około 4000 samych samiczek zgłoszonych w oddziale, więc wydaje mi się, że super wynik. Też dużo czołowych konkursów. To jest jej córka. Teraz pokażę jej wnuczkę. Samiczka. 16 roku 13981, to jest jej wnuczka. Ta samiczka w tamtym roku zrobiła 14×14. Była najlepszą samicą oddziału, najlepszą samicą okręgu, najlepszą samicą rejonu. Jeśli bym ją wystawił do miesięcznika hodowca, ale akurat tego nie prenumeruję, byłaby 4. w Polsce. 14×14, w tym połowa konkursów 10. w oddziale. Ale ktoś może ją zdobyć od Ciebie? To znaczy, ja takich gołąbków nie sprzedaję, tak? Ewentualnie, wiadomo, no dzieci, tak? Ale no, ja z gołąbków nie żyję, dla mnie to jest sama przyjemność popatrzeć sobie i trzymać w ręku gołębia, który wiem, że pokonał tyle tysięcy gołębi, tak? Bo w samym rejonie to nie wiem ile to jest, by trzeba było to policzyć, usiąść, ale dobrych kilkadziesiąt tysięcy, tak? No bo to rejon to się składa z kilku okręgów, tak? Więc skoro ona wygrała nie tylko z samiczkami, ale i z samczykami, no to jest bardzo wartościowy gołąb, tak? Super, mówię, no na 14 konkursów w tamtym roku 6 miała w dziesiątce, tak? Miała i 1, i 2, i 3, więc no im ciężej, tym lepiej, tak? To jest właśnie wnuczka tej pierwszej samiczki. No tutaj jest też samiczka super, w tym roku 2 jedynki. 500 ciężkie jedyneczka i z 350 km też jedyneczka. To jest akurat gołąbek z Podymów, linia Gratisa. Czyli od Maćka. Tak, jest od linia Podymów, od Maćka właśnie z Gratisa. Super samiczka, 2 jedynki. Tutaj mam też super samiczkę. W tamtym roku druga lotniczka oddziału. W tym roku jest też drugą lotniczką oddziału. I co jeszcze mogę powiedzieć, w tym roku będzie na pewno najlepszą lotniczką w kategorii N, bo usiadła mi pierwsza z maratonu na oddział i drugi też miała super konkurs, tak jak widać. Kolejną taką super samiczką jest właśnie samiczka, ta samiczka jest, ona bardziej lubi loty 500+. W tamtym roku 500+. Tak, 500+. To może na gołębie będziemy mieć 500+, niebawem. W tamtym roku zrobiła mi Pierwszy konkurs z maratonu, ciężki maraton, a 4500 gołębi była pierwsza, a tak jak wspomniałem wcześniej, u nas rejon lotowy z maratonów to jest 80 km wyrzucanej gołębniki. Samych liderów wyciągnąłeś. No tak, no takich zapałem najlepszych można gołąbków. W tamtym roku była drugą lotniczką oddziału i w kategorii C była najlepsza w oddziale, tak samo jako lotnik. Była na wystawie ogólnopolskiej, nie wiem, które miejsce załóż, nie pamiętam, ale no dość wysokie, bo miała koeficjent z 2 lat 30 z małym haczykiem, już nie pamiętam, nie chcę skłamać. Więc no typowa samica na 500+, ciężkie loty, maratony, no super, super samiczka. I teraz pokażę jeszcze właśnie jej partnera, tego gołąbka samczyk, właśnie o tej samiczki, którą przed chwilą miałem. Ten samczyk w tym roku najlepszy lotnik oddziału. Wygrał spośród wszystkich samczyków, zajął pierwsze miejsce. Super gołąb lotowy, mimo pewnej przygody 2 lata temu wrócił mi z ciężkiego lotu zaraz po konkursie całego uszkodzonej przez Jastrzębia. No, że on po prostu się zregenerował i jeszcze potrafi dać siebie tyle, no to widać, że ma, tak, ma duże serce do walki. Bo takim jeszcze jednym samczykiem wybitnym jest samczyk, który no ten akurat to taki mój w tym roku pierwszy niefart, jeśli chodzi o treningi. W tym roku ten gołąbek już nic nie latał. Niestety z pierwszego takiego dłuższej wywózki w kwietniu, nie wiem, czy zaatakował jastrząb stado, czy po prostu uderzył. No przyleciał mi po 5 dniach, ja już go skreśliłem z listy, czy się zabił po prostu, bo jako jedyny mi nie wrócił z gołębi z 30 km. Wrócił po 7 dniach, praktycznie wycieńczony skrajnie, cały uderzony, no, że on w ogóle doleciał, to się zdziwiłem, ale rok wcześniej jest to najlepszy lotnik oddziału. Wiele czołowych konkursów na oddział w swojej karierze. Super gołąb, no. Żeby tylko takie wychodziły, to jak mówiłem wcześniej, to by było super. Także no, pokrótce przedstawiłem te kilka gołąbków takich, które no, najbardziej mi przypadły. Najwięcej osiągnęły i po prostu gdzieś to na moje nazwisko się powtarzało, tak. Będziemy systematycznie pokazywać kolejne etapy i odsłaniać kolejne kulisy hodowli u Bogumiła. Również tutaj mówił Bogumił o samicy i o samcu. No, wiemy o motywacji, wiemy o tych wszystkich sprawach, natomiast my ze swojej strony pracujemy nad produktem, który ma wzmocnić tą motywację, bo jak wiemy, największą motywacją dla gołębia jest partnerka, prawda? No, dokładnie. A masz jakieś może super tajniki takie na wzrost tej motywacji? To znaczy, uważam, że trening motywacyjny, kiedy on jest mało wysiłkowy, tak? Czyli krótki. Jeśli ja robię no, takie treningi 20 km, no wiadomo, że na początku sezonu są trochę dłuższe te treningi motywacyjne, żeby te gołębie jeszcze rozlatać. Ale kiedy już jest pół sezonu, kiedy gołębie są super rozlatane, to no, może też z braku czasu robię takie 15, tak? I gołąb, żeby po prostu lekko przeleciał, odświeżył i spotkał się z tą partnerką razem. One się praktycznie spotykają, bo pierwszy puszczą samiczki, nieraz razem, wypuszczam, troszeczkę to zmieniam, żeby ten gołębiom też nie nudzić, tak? Żeby nie było takiego popielania, że cały czas to samo. No, bo gołębi trzeba co jakiś czas coś tam delikatnie zmienić, żeby po prostu ta motywacja nie spadała, tak? Ona ma być cały czas na dobrym poziomie, a najlepiej, żeby była coraz większa, tak? Bo loty są coraz dłuższe, sezon już daje gołębiom no, dość w kość, więc nieraz się trafią 3-4 loty pod rząd bardzo ciężkie, tak? No i zauważyłem, że właśnie samczyki szybciej pękają po kilku lotach ciężkich, po prostu ta motywacja u nich dzisiaj dobrze nie odbuduje, no to samczyki je zwalniają, tak? A samiczki są bardziej pracowite, bardziej potrafią się jakoś odnaleźć w takich ciężkich, skrajnych warunkach, tak? No w tym roku też głównie samiczkami zalatałem, później już tak bardziej tylko troszeczkę dla samczyków z ulgą, troszeczkę miałem ich mniej, no i postawiłem bardziej na samiczki. No, wyszło jak wyszło, uważam, że jest ok, no, trzeba się cieszyć z tego, co jest i myślę, że będzie za rok jeszcze lepiej, tak? No. Właśnie, myślenie pozytywne, psychologia pozytywna generuje efekt. Mamy niedługo loty młodych, także zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Jak będziemy przywoływać niepowodzenia, to przyjdą. A jak będziemy przywoływać... My się z energią, tak? Jeśli będziemy o czymś myśleć, to pewnie kiedyś się spełni, tak? No. Zawsze jak pierwszy raz czytałem jakieś tam miesięczniki, czy oglądałem filmy, no to tak sobie myślałem, co ja bym zrobił, żebym chociaż kiedyś był w gazetce, no. Długo nie musiałem czekać, tak? Wziąłem gazetę, wywiady, wziąłem się profesjonalnie za hodowlę, powiedziałem, że jeśli mam coś zrobić, to muszę to robić profesjonalnie, tak? Jeśli dałem sobie na jakiś tam określony czas, 5 lat powiedzmy, jeśli przez 5 lat ja nie zbuduję jakiejś drużyny, która, nie wiem, osiągnie coś, poziom, nie sekcji, tak? No wyżej, oddział, okręg, no to tak naprawdę chyba jestem samym trenerem i muszę zmienić sport, albo no nie wiem, no, albo wziąć się za hodowlę kaczek, tak? A no tutaj udało się, wiadomo, no szczęście potrzebne, no ale szczęście jest ja lepszym, tak? Dokładnie. Ja gratuluję za wytrwałość. Tak, no tutaj trzeba, no mówię, raz jest lepiej, raz gorzej, ale no cały czas do przodu, hodować, sprowadzać dobry towar, dbać o gołębie, no i praca, bo tutaj same gołębie dla nas tego nie zrobią, jeśli my przy nich nie będziemy pracować i to praca cały rok, tak, bo niektórzy chcą w kwietniu się wziąć do pracy i myślą, że zrobią mistrza oddziału czy mistrza Polski, tak, no tutaj trzeba już trzeba pracować z gębiami dorosłymi po sezonie, tak? Już kończy się sezon, tak jak olimpiada. Kończy się olimpiada, myślisz o następnej. Dokładnie, jest jakiś tam okres odpoczynku, zresetowania, tak, żeby po prostu odpocząć, bo gołąb też musi odpocząć.